Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem będzie to vlog. Jest wtorek. Godzina 11:50. Ja mam umytą głowę z tego względu, że no rano musiałam pojechać na budowę i dźwigałam i układałam kostki styropianowe, bo była dostawa jakby. I mąż zadzwonił, żebym na budowę pojechała, no to pojechałam i wróciłam tak zmęczona, że musiałam się wykąpać. I miałam dzisiaj nagrywać podsumowanie czytelnicze czerwca. Natomiast no już byłam tak jestem zmęczona, że chciałabym po prostu nagrać vloga i tyle. A na dniach nagram po prostu podsumowanie czerwca. Co do książki, no to wybrałam sobie do czytania z najnowszą książką Natalii Brożek, Każdej nocy słyszę twój oddech. Jestem jej szalenie ciekawa, mam tutaj również autograf z dedykacją od autorki i obiecałam, że przeczytam w wakacje i to jest właśnie jej czas. Idę zjeść w końcu śniadanie i zrobię sobie mrożonej kawy, a później czytam i piję kawę. Jakby zabarykadowałam się tutaj w sensie roletami od słońca, bo na polu naprawdę jest bardzo gorąco. Tutaj jeszcze nie, bo nie grzeje od tej strony, jakby słońce nie grzeje z tej strony, w której mamy pokój. Więc chociaż taki plus. Dobra, zrobiłam co dzisiaj miałam zrobić. Byłam do czegoś potrzebna, także teraz już czas dla mnie. Jest środa i jest godzina 8. Ja już jestem u rodziców, bo przyjechałam z moim mężem, który ma do pracy na rano. A ja nie mam prawa jazdy. W sensie nie mam ważnego prawa jazdy. Musiałam złożyć wniosek, bo miałam na 5 lat. Wcześniej miałam na 4, później na 5. No i teraz mam bezterminowo. No natomiast no, za późno się zorientowałam, że kończy mi się ważność prawa jazdy i jestem bez prawka i tak ciężko mi się funkcjonuje bez samochodu, że masakra. No ale dzięki temu wcześniej wstaję, kiedy wiem, że muszę przyjechać do miasta. Jest 8, ja sobie czytam na czytniku Każdej nocy słyszę twój oddech. Nic o tej książce nie wiem, ale uwielbiam takie książki, gdzie czuć, że to ma głębsze dno i mnie mocno zaskoczy. I tutaj czuję, że tak będzie w przypadku książki Natalki. Ma to taki fajny klimat. Mamy tutaj przeszłość i teraźniejszość. Zaczynamy teraźniejszością, natomiast przenosimy się do przeszłości i dzięki temu staramy się po prostu zrozumieć, o co chodzi w obecnym życiu naszej głównej bohaterki. Mamy tutaj jakąś posiadłość, mamy to, że główna bohaterka w teraźniejszości powinna siedzieć w więzieniu, ale otrzymała taką opaskę, gdzie funkcjonariusze wiedzą, co ona robi i może być w domu, mając tą opaskę oczywiście, ale nie wiem, w ogóle nic nie wiem. To jest najlepsze, że nic nie wiem, ale czytam dalej, bo muszę się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj idę się opiekować na chwilkę dzieciaczkami mojej takiej przyszywanej kuzynki. Muszę też pójść do galerii, kupić sobie kapelusz do Hiszpanii, bo lecimy w niedzielę do Alicante. W ogóle wczoraj był mecz, półfinał Euro Hiszpania-Francja i tak sobie uświadomiłam, że w niedzielę jest finał, a my właśnie przylatujemy do Hiszpanii. I no, jestem ciekawa jakby tej atmosfery podczas finału, bo Hiszpania dostała się do finału Euro. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo jakby no nie byłam jeszcze nigdy w mieście, w sensie w państwie, no w mieście, gdzie jakby reprezentacja danego kraju jakby jest w finalnych rozgrywkach, nie wiem, Euro czy jakichś innych mistrzostw. Także to będzie fajne doświadczenie, a wiem, że Hiszpanie bardzo skupiają się na piłce nożnej i ciekawa jestem, jak to w ogóle będzie wyglądać. I chyba to tyle na razie. Czekam czytać.
mamy, co mamy? Czwartek, jest godzina 10. Ja już o 7 jestem u rodziców, bo znowu przyjechałam z mężem. I miałam dzisiaj troszkę załatwień na mieście. Przede wszystkim chciałam sobie kupić kapelusz. Bo ja w czapce wyglądam średnio. I czapka to... no nie wiem, jakoś tak nie widzę się w czapce. Też w kapeluszu, szczerze mówiąc, też się nigdy nie widziałam. Ale obeszłam się całą galerię i w C&A kupiłam sobie taki kapelutek z taką beżową... z czym? Z takim nie, opaską? No nie wiem, jak to powiedzieć. Najlepsze jest to, że nie wiedziałam, że w środku jest regulacja. I tak, tak było to ściśnięte, że no kurczę, no nie wejdzie mi na głowę. Tak zeszłam, przeszłam do galerii i stwierdziłam, no nie, no nic nie pasuje. I wracam do tego sklepu, ja patrzę, to jest sznureczek. I można, kochani, lecieć do Hiszpanii. W sensie on jest teraz za bardzo odstający, muszę sobie znowu go uregulować. Ale można lecieć, jest taki upał, że ja nie funkcjonuję, a najwięcej załatwień mam wtedy, kiedy oczywiście nie mam prawa jazdy, także wspaniale po prostu. I co? Kupiłam sobie w piekarni bułeczki cynamonowe. Jezu, nie wiem, czy u was w mieście jest piekarnia Rostek. Nie wiem, czy to tylko w Rzeszowie. Sama nawet nie wiem, czy gdzieś w innych miastach jest, ale jeśli tak, to bardzo wam polecam bułeczki cynamonowe. To jest taki sztos. Ten cynamon jest tylko na samym dole, ale te bułeczki dostać do graniczy z cudem byłam przed 10, więc akurat dorwałam i wzięłam od razu 5. Wiedziałam, że co ja będę się rozdrabniać. Wzięłam 5 za chwileczkę, moja siostra wraca do domu. Tu sobie zjemy, zaraz idę sobie kawę zrobić, zjeść cynamonkę i dalej będę czytała książkę Natalki Brążek. Czytam ją sobie na czytniku, zostało mi 150 stron do końca i cały czas jestem tak zaintrygowana historią głównej bohaterki. To co ona, nie wiem co ona zrobiła, że jest w tej teraźniejszości uważana za kryminalistkę, że ma areszt domowy. I jestem ciekawa tej przeszłości, jak ona wpłynęła w ogóle na to obecne jej życie. Ale bardzo podoba mi się klimat tej książki. W ogóle Natalka naprawdę tworzy fantastyczne historie, bardzo klimatyczne, że autentycznie człowiek no nie jest w stanie się od niej oderwać. Tak w przypadku każdej książki i tak jest teraz. Dobra, uciekam się trochę ogarnąć, bo leje się ze mnie pot. Jezu, ja nienawidzę takich upałów i ciekawa jestem, jak ja wytrzymam w tej Hiszpanii. Jest piątek, godzina 21. Skończyłam dzisiaj czytać książkę Natalki Brążek. Każdej nocy słyszę twój oddech. Od razu was przepraszam za to światło, które jest beznadziejne. No ale pali się tylko taka jedna lampka, bo mam otwarte okno i też na chwileczkę zgasiłam wiatrak, który jest po prostu w tych upałach moim towarzyszem. Te upały dają mi w kość. Co do książki Każdej nocy słyszę twój oddech, to bardzo mi się podoba ta książka, jest rewelacyjna, ja uwielbiam, tak jak już powiedziałam wielokrotnie, pióro Natalki Brążek. Uwielbiam to, jak ona kreuje życia bohaterów, jak nas zaskakuje, jak wprowadza w taki niepokojący klimat. Mamy tutaj główną bohaterkę, którą poznajemy w sumie w teraźniejszości, która ma areszt domowy, która jakby jest kryminalistką, natomiast no nie wiemy, dlaczego jest tą kryminalistką, dlaczego zapadł na nią wyrok, dlaczego ma areszt domowy. No i przez to, no i przenosimy się do przeszłości. Tak jakby zaczynamy to wszystko od początku. Zaczynamy poznawać ją, kiedy ona przeprowadziła się z Londynu do miasteczka. Takiego w sumie, no nie zapyziałego, jak ja to mówię, ale takiego no, miasteczka, które różni się od życia w Londynie. Nasza główna bohaterka gdzieś tam chciałaby się dopasować do rówieśników, jakby do osób,
którzy są razem z nią w tej szkole. Natomiast no nie do końca jej się to udaje, gdzie sam cały czas jest sobą w tym wszystkim, nie udaje nikogo innego. I to też można powiedzieć, że wprawia ją w jakieś takie kłopoty. Poznaje dwóch chłopaków, Kaleba i Noego. Oni są przyjaciółmi, gdzieś tam bardziej jej bliżej do Noego, bo z Kalebem cały czas się kłóci, po prostu wzajemnie za sobą nie przepadają. Mamy tutaj takie sytuacje, gdzie Noe chce bardzo, żeby tych dwoje gdzieś tam się polubiło trochę bardziej. Nie mówimy tutaj o przyjaźni, ale gdzieś tam, żeby pałali do siebie większą sympatią pozytywną niż tą negatywną, żeby odrzucili na bok te negatywne emocje. A to też ma związek z tym, że główna bohaterka wyśmiała zamiłowanie Kaleba do legend, które otaczają to miasteczko. No i tak zaczynamy poznawać naszą główną bohaterkę z perspektywy tej przeszłości i gdzieś tam z tą przeszłością splata się w końcu ta teraźniejszość, wiemy o co to wszystko, o co w tym wszystkim chodzi. To jest niezwykle zaskakujące, to jest klimatyczne. Jakby momentami może czujemy taką, no nie nudę, tylko taką stagnację, że po prostu jest okej i czujemy, że no nic się tutaj nie wydarzy i tak czujemy może takie już taką trochę melancholię, ale później mamy to zderzenie z naprawdę z takimi plot twistami, gdzie nas to wbija w fotel. Widziałam opinię, że nie do końca się niektórym podoba zakończenie, a ja uważam, że jest naprawdę dobre. Jakby nie spodziewałam się takiego zakończenia i w sumie w ogóle bardzo irytowała mnie ta bohaterka i nie sądziłam, że to tak się zakończy, że ta postać miała aż tak wielki wpływ, ale ja oczywiście Wam nic nie zdradzam. To jest zaskakujące, gęste, klimatyczne. Mamy tutaj elementy legend, mamy motyw przyjaźni, mamy też motyw romantyczny, ale nie na tym tak naprawdę opiera się ta cała historia. To jest naprawdę kolejna świetna książka Natalki Brożek, ode mnie 4 gwiazdki na 5. W sumie ten vlog jest dość krótki, nic tam w nim specjalnego się nie działo. Oprócz tego, że kupiłam sobie kapelusz na niedzielny wyjazd do Hiszpanii, wylot w sumie. Mamy trochę tutaj taki bajzel, bo powrzucałam sobie do plecaka rzeczy, które chcę zabrać, ale jeszcze nie do końca je ułożyłam. I muszę jakoś spakować też ten kapelusz nieszczęsny. Chociaż znając życie, to skończy się na tym, że będę go miała cały czas na głowie. I co? Codziennie w sumie też w tym tygodniu jeździłam do moich rodziców, bo nie mam tego prawa jazdy, czekam na nowe prawko, więc jeździłam co rano z moim mężem do miasta, do domu rodzinnego, do rodziców po prostu i do siostry i do mojego psiaka przede wszystkim. Wczoraj byłam właśnie złożyć taki wniosek o parkowanie, taki abonament na parkowanie, nieważne. I też właśnie byłam na tych zakupach. Jutro, czyli w sobotę, muszę nagrać film na przyszły tydzień, bo nie chcę Was zostawiać bez filmu w tygodniu. Zastanawiam się, czy nagrać w Wrap Up, czy Book Haul. I co? No jutro po prostu będziemy się pakować i lecimy do Hiszpanii od niedzieli do niedzieli i nie mogę się doczekać, mimo tego, że przerażają mnie te upały, bo ja tutaj sobie z nimi nie radzę, a co będzie tam? No ale tam jest morze, więc to jest moją motywacją. Dajcie mi koniecznie znać, czy sięgniecie po każdej nocy słyszę Twój oddech. Mam nadzieję, że tak. To jest naprawdę bardzo dobra książka i polecam w ogóle pozycję Natalki. I nie mogę się doczekać kolejnych jej książek. I to będzie tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Kolejny vlog będzie ze wstawkami z Alicante i też jestem w trakcie nagrywania trzeciego odcinka romantycznego. Czytanie, czytam romans, który, a w sumie nie będę Wam mówić, zostawię to na update'y do tej serii. Jeszcze raz dziękuję, że oglądaliście, widzimy się w kolejnych filmach, cześć!